Prace zaczęły się latem ubiegłego roku, a potem niemal z dnia na dzień nabierały coraz większego tempa. W szczytowym okresie przy budowie pracowało nawet prawie 300 osób. W ziemię wbito prawie 7 km żelbetowych pali, wylano kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych betonu. Powstał ponad 100-metrowy pylon, a most zawieszono na stalowych linach, tak zwanych bantach. Jestem z zawodu budowlańcem, ale taki postęp prac jak tu był, to rzadko spotykane. A efekt jaki? Super. W samych superlatywach. Co się najbardziej podoba? No oczywiście pylon wspaniały i piękny, a przede wszystkim to, że będzie służył mieszkańcom, a szczególnie kierowcom, nie tylko Rzeszowa, ale i całej Polski. Na uroczystość otwarcia przyszły setki mieszkańców miasta, ale przede wszystkim ci, którzy w różny sposób brali udział w realizacji inwestycji. W tej chwili możemy tylko podziwiać, jak pięknie został zaprojektowany przez projektanta, jak jest ładnie wpisany w teren. No i poza tym łączy dwa ważne punkty. W tej chwili rondo Kuronia, czyli łącznik do autostrady, do węzła wschodniego, jest połączony z ulicą Lubelską. Mam nadzieję, że miasto będzie dalej kontynuować tą budowę drogi na zachód, tak żeby połączyć do ulicy Warszawskiej. To usprawni ruch w północnej przemysłowej części miasta i daje szansę na rozładowanie korków w centrum Rzeszowa. Mieszkamy niedaleko na ulicy Załęckiej, także widzimy, co się dzieje, że naprawdę to połączenie, myślę, że zda egzamin. Prezydent Rzeszowa podkreślał, że otwarcie mostu, choć to jedna z wielu inwestycji realizowanych w Rzeszowie, jest ważnym dniem dla mieszkańców. Bardzo się cieszę, że ten most tak szybko został zrealizowany, dzisiaj puszczony ruch. Tak dużo ludzi przyszło również na otwarcie tego mostu, pomimo że jest zimna, więc świadczy o tym, jak inwestycje są potrzebne naszym mieszkańcom. Wiceminister infrastruktury podkreślała, że mostu by nie było, gdyby nie ogromna aktywność samorządu Rzeszowa w sięganiu po unijne wsparcie, w tym przypadku programu Rozwój Polski Wschodniej. Rzeszów się bardzo starał, ale samo staranie nie starcza. Rzeszów udowodnił, że potrafi realizować inwestycje zgodnie z harmonogramem. W przypadku tej wiemy, że nawet miesiąc przed, co nie jest takie częste. To tempo pomogło w zwiększeniu unijnego i rządowego dofinansowania. Warta prawie 180 milionów inwestycja kosztowała miasto tylko 18 milionów. Reszta to dotacje.